Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Husiboxa, słuchajcie, witajcie po ogólnie, no, kilkudniowej przerwie od nagrywek. Słuchajcie, pojawiają się pytania: Huśku, dlaczego nie ma Husiboxa we wtorek? Jak to się mogło stać? Słuchajcie, informowałem na fanpage'u, informowałem na grupie. Osoby, które nie są w grupie, to zapraszam do grupy, macie link w opisie, grupa Jelonki Huśka. Najczęściej tam informuję, tam piszę, no jest taka najbardziej żywa konwersacja ze mną, ponieważ na fanpage'u czasami no, te zasięgi są obcinane, a grupy jako tako jeszcze działają, dlatego staram się też dużo informacji wrzucać na grupę. Na fanpage'a zresztą też, ale tak jak mówię, no tam obcina i jest jak jest. Słuchajcie, dopadły mnie niestety zatoki, dlatego no, nie byłem w stanie nagrywać. Dzisiaj już jest zacznie lepiej, aczkolwiek tak jak mówię, to jeszcze ta rekonwalescencja będzie trwać kilka dni, bądź no, tygodni, nie no, kilka dni myślę, no, ale to ogólnie leczenie trwa nawet do 3 tygodni. Także naprawdę nie byłem w stanie jak nagrać, bo brzmiałem jakbym zapowiadał pociągi. Masa, o, kolejny jakiś tam aplikator do nosa, kolejne tabletki, tutaj jeszcze jedne tabletki, tutaj jakiś sztyw do nosa, tu kolejne tabletki, naprawdę powiem wam, że jeszcze się tym faszeruję. Jest trochę lepiej, znaczy no znacznie lepiej niż było na przykład powiedzmy w poniedziałek. Ale tak jak mówię, no to trwa i powiem wam, że nawet mi się nie chciało nagrywać. Byłem totalnie wyrąbany jak koń po rodeo, że tak powiem, i czułem się istnieje do bani. No ale niestety, no wiosna przychodzi, przychodzi marzec, ludzie kichają, pśtykają, chorują, przeziębiają się. No niestety mnie też dopadło. No ale tak mówię, już jest już znacznie lepiej. Może nie jest to, mówię, super ekstra, full pro, elo zdrowie, ale jest znacznie lepiej. Także całe szczęście i ruszamy. Mogę już nagrywać, może możemy ruszać, słuchajcie, dalej. No i słuchajcie, taką dostałem od was tutaj przymiarkę, żeby sobie tak to zamienić, ten stół tutaj. I też tak dzisiaj zrobiłem. I chciałem, słuchajcie, co ja chciałem tutaj zrobić, bo już nie pamiętam, na czym ja tutaj utknąłem. Zaraz to ogarnę. Aha, dokładnie chciałem zrobić to. Dokładnie. Okej. Poleciliście mi, żebym to zrobił właśnie tak. No dobra. Niech będzie. Ale tyle nie wiem za bardzo jak to rozłożyć. Złoto. Czyli że tu, czy tu? Oddajemy tu. Dobra, następnie idzie repeater. Czekaj, redstone komparator. A ja tam dam, ja miałem repeatera, nie? Ha! Comparator. Widzisz. No to musimy sobie to zrobić. Ach, goddammit. Dobra. Redstone komparator. Dokładnie. Widzicie, to całkowicie inaczej wygląda niż ten. To może ja wcześniej to miałem. To ja może wcześniej to miałem dobrze, tylko kurde mi. Tutaj się coś pochrzeniło. No dobra, zaraz się dowiemy zresztą, co tutaj będzie buczeć i grać. To damy tu. Następnie, co tam szło? Great wood planks, dokładnie. Raf. Tia, brawo ja. Pyk. Dobra. Raz, dwa. Następnie tutaj idą dwa szardy. Kurde, dalej mi to coś nie będzie. Coś mi tutaj śmierdzi dalej. No i ten, no i... Żelazo.
No ale to żelazo ma być tebe. Zobaczymy, co się stanie. Aha, no i dobra, no i w środek ten tunika. Letter tunik, dokładnie to. No i tutaj mamy 70. Dobra, no i zobaczmy, czy zafunkcjonuje. O! Oh shit. Tutaj leżało złoto. Zupełnimy. Pytanie, czy pójdzie, czy zadziała w ogóle. Oto jest pytanie. Na razie widzę, zassało sobie te aspekty. Dobra, i zaczyna zasysać te. Dobra. 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 O! O no, o no, o no, o no. Jasny gwi... Chyba nic z tego nie będzie. Kurde, ten redstone. Dobra, on jeszcze funkcjonuje. Spróbuję mu to szybko nałożyć jeszcze. A! A! Fucking! Teraz sobie zrobię więcej, w razie czego. Spróbuję to jeszcze spróbuję z tym zdążyć tam, ale wątpię, że zdążę. Come on! O, jasny gwint. Co ja najlepszego zrobiłem? O no. Chyba nic z tego nie będzie. O o. Wybuchy nie brzmią dobrze. Spróbujmy to. Jeszcze mnie poraziło. Jasny gwint. What, 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 what? Stranger whispered Rivar's secret to you? O co chodzi? Mogę to ten tagować. Ja wiem, że powinienem tutaj ten... powinienem wziąć tego do oczyszczania chyba. Postawić tutaj. Ja wiem, że tego nie powinienem tak robić, ale no na razie nie mam opcji, no. Kurczę, no i nie wyszło mi to, nie wyszło. Pytanie, jak to zrobić, żeby wyszło? Znaczy... opcja jakaś tam jest, ale... znaczy, w zasadzie jeszcze się zastanawiam nad tymi świeczkami, słuchajcie, co dają niby... zwiększają stabilność tego stołu, nie? Bo to mi, kurde, tylko... patrzę, wyssało mi te... to mi całkowicie wyssało, ja pierdykam, co to było? Machina.
I dupa. Ach, god. Zobaczmy w ogóle na świat, czy tam się nic nie stało na zewnątrz. Na szczęście nie. Okej. Dobra, ogólnie tutaj jest w miarę okej. To jest git. No i teraz się, słuchajcie, zastanawiam, jak zwiększyć... Czy to przesłyszałem? Chyba mi się przesłyszało. Nie zwiększyć tą stabilność tego stołu. Zafajdanego. Ale patrzcie, to są jeszcze jakieś świeczki, nie? Czyli świeczki, czaszki i kryształy i tak dalej redukują niestabilność tego stołu. No dobra, a... Mówię, że kurde słyszę tego. Widzicie, mówię, jednak... Może jestem po jakimś tam... chorobsku, ale kurde, słucham jeszcze dobry. Te świeczki. To zniszczymy. Może ja bym sobie tak świeczek tam nastawiam. To wrzucę na razie tutaj. To też. To. Mózgu na razie nie potrzebuję. To zostawiam. To. Okej. A świeczki. Jest tu mowa o jakichś świeczkach, słuchajcie. No właśnie. Alchemia, bla 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 bla. No pytanie, czy te świeczki się jakoś wytwarza z tego, czy... Po prostu zobaczmy tutaj candles, nie? White tallow candle. O! Ty, ale czekaj. Już mam jakieś takie. A nie, to jest spam harvesta, czyli musimy tam craftować. Co to jest w ogóle? Magic tallow. Czyli jak wrzucę... kłaczek. Bo ja już to gdzieś to widziałem, ten Magic Tallow. Gdzieś mi to czmychnęło kiedyś. Tylko zabijcie mnie, nie pamiętam gdzie. Czyli wrzucając ten porcentatio i wrzucając mięso zombiaka, powinniśmy dostać Magic Tallow. Okej. A w czym znajdziemy to procentatio? Tu.
Na przykład w Ayrshardzie. Aha. Chyba najlepszy stosunek będzie ten. Perł Endermana. Ender Pearl. Kurde, co to jest? Stranger Whispers Rival Secret to you. O co chodzi? Jeżeli możecie tam, dajcie mi znać. Dobra, i rotten Fleisch. Fleisch to mięso po niemiecku. Ale widzicie, tak to zawsze jest. Dobra, ile my tam potrzebujemy tego? Dwa. Czyli tu dwa. Dwa, cztery, sześć, osiem. Bucket of water. Czy mam gdzieś wiadro? Oczywiście standardowo. Standardowo nie. Nie mam pustego wiadra. Nie mogę wypić. Oh god damn it. Serio? Dobra, to sobie zrobimy wiadro. Iron. Łuki-dołki. Pok, 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 pok. Jest wiadełko. Dobra. Niech się zagotuje woda. O, dobra, bulgoczysz. Raz. Dwa. Trzy. Ups, za dużo. A, bo to tylko dostaliśmy trzy te. La, la, la. Kurde, tego mu trzeba, bo tutaj coś to je zbiera właśnie. Nie wiem, czy mam tu jeszcze Essence Tube, czy już chyba nie mam. Nie, już chyba nie mam, kurde, bo postawiłbym to, słuchajcie, nad tym. Kurde, żeby to tylko nie... Żeby to tylko nie wpadło do tego. Ho, ho, ho. Au, 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 au. O, całe szczęście nie wpadło. Tylko... Sentia Tube. Sentia Tube. Quicksilver Drop. To gdzieś widziałem. Dobrze, mam. Dobrze, to wchodziło do góry. Szkło. Iron i Gold Nugget. Okej. Gold. Nugget. Plus. Dobra, i Iron. Okidoki. Pyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej. A, ja myślałem, że to troszeczkę mniej wyjdzie, a to jednak tyle, to plus, plus. Dobra, to sobie... to mi daj połówkę. To mi oddaj. To, dobra. Teraz pytanko, czy... czy ja mogę to podłączyć tak od boczku, czy nie bardzo? Wiedziałem. Pies w łepepełę. Kurde, co to będzie? Au! Mam pomysł. Ho! Dobra, okej. Okay.
Pytanko, czy to tak będzie ssać, czy nie będzie tak ssać? Okej. Czy nie muszę tego... Bo tutaj teoretycznie też podłączę, więc... Chyba odwrotnie. God damn it. Dobra. To tu by mi pasowało jakiś klocuszek dać na chwilę. Podłączy się. Jest. Muszę to wcześniej dobrze czytałem. No bo patrzę, no nie podłączy się tak. Więc to musi być w takim wypadku odwrotnie. To musi być tak. No inaczej opcji nie ma. Mam tutaj do tagowania, do. No bo tutaj mieliśmy w sumie... Ba. Że powoli, a może ja jeszcze, może ja bym go zrobił więcej. Na przykład takie z 3 tutaj. Ale w sumie jeden teoretycznie ma wciągać na 16 tych. Tylko tam pisze, że tam jest zapisane, że bardzo powoli, nie? The fluctuating power with ARVs will slowly remove any form of flux. No, within 16 blocks. Czyli byle gdzie jest zostanie położone, 16 kratek, czyli podejrzewam 16 tak i 16 tak. Pierniku, czego tego nie wsiusiasz? Wsiusiasz? To nie ma żadnego tego interfejsu. Sam nie wiem. No ale dobra. Grunt to świeczki. O, przecież to ma MC. O, jak dobrze, o, jak dobrze, o, jak dobrze, o, jak dobrze. Magic. 64. Dobra. I teraz string. A, to mi daje do... Weźmy sobie może 9 świeczek, tylko pytanie, czy to muszę podpalić? flint and steel, nie wiem, wezmę zapalniczkę, no, normalny człowiek by podpalał świeczki zapalniczką, nie? Więc ja też podpalę zapalniczką. Najwyżej zjaram podłogę, ale to nic. A coś pan chciał tu robić? Aha, one są już od razu podpalone, no dobra. Jeszcze. Ja nie wiem, czy to w ogóle coś.
coś tu się sprawdzi, ale nie wiem. No warto obczaić, że nie wiem, no zobaczymy. Będziemy widzieć, tak czy siak, no muszę, słuchajcie, ogarnąć temat jeszcze. Ale nie fajnie, że dam do na ścianie, na ścianie się nie da. Muszę jeszcze ogarnąć temat właśnie tego, tych. Powiedziałem sobie, że będę robił, słuchajcie, w tygodniu live'a, nie? No ale niestety tak się zdarzyło, że tak jak mówię, no nie byłem w stanie, że tak powiem. No i niestety tych live'ów nie było. Słuchajcie, teraz w tym tygodniu na pewno sobie po weekendzie zrobię live'a i ogarniemy temat tego, uzupełnimy to. Będę chciał jeszcze ogarnąć temat właśnie tego. No nie wiem, dajcie mi znać co z tym, słuchajcie, jak wy to widzicie. No i oczywiście jeszcze temat, ogólnie sorki, że taka jest, ale jeszcze nie jestem w super ekstra wybitnej formie, ale już czas nagrywać. Jeszcze będę chciał sobie tutaj to dokończyć, słuchajcie, bo tego nie ruszyłem kompletnie nic za nic. A wypadałoby też już co nieco ruszyć. Także słuchajcie, dobra. Na dzisiaj to wszystko. Widzimy się, tak jak mówię, we wtorkowym odcinku. No i postaram się zrobić w poniedziałek, słuchajcie, live'a, żebyśmy już tutaj troszeczkę nadgonili ten temat. No i cóż. Dzięki za uwagę. Aha, właśnie, jeszcze dla tych, co nie wiedzą, na kanale Husiek Plus jest seria Husiebox Adventure na wersji 1.10, także zapraszam tam. Gdzieś wam tutaj się teraz wyświetla w polecanych filmach właściwie właśnie ta seria. Ona jest co czwartek na kanale Husiek Plus, wyjątkowo w ten czwartek, co był w tygodniu, no niestety nie było z uwagi już wiecie jakiej. Ale jeżeli kogoś interesuje właśnie seria Husiek Plus, to na Husiek Adventure, to na kanale Husiek Plus znajdziecie właśnie tą serię. Słuchajcie, nie wiem czemu mi tu coś walnęło. Ups. Oh shit, fucking. Dobra, to cóż, do zobaczenia, trzymajcie się, na razie. A jak wam się odcinek podoba, to zostawcie łapkę w górę, komentarz w górę, subskrybujcie kanał, no, by być na bieżąco. Na razie.